Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, a to jest kolejny odcinek z South Park, Kijek Prawdy. No i w dzisiejszym odcinku jesteśmy znów w Kanadzie. Troszeczkę tutaj ten wątek Kanady się toczy, ale jest fajnie. Wiemy, myślę, że już do mnie biegnie. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Vancouver, tutaj tym miasteczkiem oto. Co będzie naszym zadaniem? Musimy poszukać mnichów na południowym wschodzie. Oczywiście niezwykłych mnichów, tajemniczych mnichów. No i oczywiście, myślę, że to nie będzie jakieś proste zadanie. No w końcu szukanie mnichów tajemniczych. Nie będzie to jakieś wcale łatwe i to jest pewne. To jest pewne na 100%. No ale skoro takie jest nasze zadanie, jeszcze się upewnię w zadaniach tutaj, zobaczmy. Och, Kanada, odszukaj tajemniczych mnichów na południowym wschodzie Vancouver. Jesteśmy w Vancouver. Dobra, ja tutaj sobie znalazłem wcześniej po prostu szczelinę w... Aha. Czyli takie coś znaleźliśmy, weź wszystko. Dobra. Myślę, że fajnie byłoby sobie sprawdzić, co tam mamy ciekawego. To zadaje 500, 600, 500, tak. No nie, mniejsze, zdecydowanie mniejsze obrażenia widzę. Ale coś tutaj jeszcze? Może? Nie. Chyba nie. Śmieci, śmieci musimy się pozbyć. No, sobie zdejmiemy ten lans, bo on jest niepotrzebny, według mnie. Nie wyglądamy dobrze, tak jak wyglądamy, oczywiście. No, mapę to mamy nieciekawą. Dobra, no to musimy poszukać tych mnichów. Vancouver, okej. Okay. Południowy... Dobra. Południowy wschód, Vancouver. Nie wiem, tam już byłem wcześniej, ale... Serio mówiąc? Tu chyba coś będzie, co? No nie, jednak nie. Tu było wyjście. A wyjścia nie chcę, no. Tam się nie dostaniemy. Chociaż, kto wie. Many wonderful films are shot in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by serial killers. Hockey is quickly becoming the world's 11th most popular sport. I have a doctorate in hockey. No nie, nie wiem naprawdę. Jakby tam się dostać, no? Nie wiem, może poszukamy jakichś ludzi. Nie no, wiecie co? Nie wiecie co, nie widzę niczego, co by nam mogło pomóc. Póki co. Tu mamy sklep. Okej, dobra, wyszliśmy z niego. Tu wejdziemy do ziomka. Welcome to Vancouver, the San Diego of Canada. Dobra, Vancouver, Vancouver. They say that the Duke earned his title. Ale ja szukam czegoś innego, czegoś, co mi się bardziej przyda. No, południowy wschód, trochę w kiepskim miejscu jestem. Jestem bardziej na północ od właśnie na Vancouver. Ale kurde, no. Jakby to znaleźć, co? Chociaż, wiecie co? Chyba mam pomysł. Zadania, mapa, zadania. Och, Kanada, odszukaj tajemniczych mnichów na południowy wschód od Vancouver. Czyli chyba wyjdziemy sobie z Vancouver, bo południowy wschód od, a nie w. To możliwe, że gdzieś indziej. No ale tutaj niczego nie widzę. Wszędzie drzewa. Tu jest Vancouver. Więc tu nic nie znajdziemy ciekawego. No i właśnie tak to trochę wygląda dziwnie. No nic tutaj nie ma. No nie wiem, no. Szczerze mówiąc nie wiem. Co ja mam tutaj, no? Mwah. Tutaj już w ogóle lodowato. No ale co? Co mam zrobić? Co ja mam zrobić? Ha?
denerwuj się, chubianko. No ale co mam robić? No tutaj widzę, coś jest. Po prawo na dole. Tu prawdopodobnie jakiś element jest. Aha! Rozumiem. Perhaps he is the American everyone is talking about, Terrence. Nah, it can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. Who are you? He knows dragon shot. What is the sound of one anus Go farting? On, keep proving yourself. No, wydaje mi się, że to jest tutaj, ale... Czy coś jestem w stanie tutaj znaleźć? Schody może nie, myślałem. Okej. Okay. A, więc walczyć też nie możemy. Go on, keep proving yourself to us. Sound up, sergeant. No to musimy zmienić na. Oh god, he can cop a spell. If he's really good, how come he can't sneak apart behind your back? Też nie? I'd check my drawers if I was you. The sneaky squeaker! Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes. Prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. No, nieźle. Your magic is impressive, young American. Not since Eric von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now, you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki! Nagasaki. Here, watch again. No, wydaje się dosyć proste chyba, nie? No, you call that a fart. Aha, dobra, musimy poczekać. Wycelować i dopiero poczekać na odpowiedni moment, bo ja to zrobiłem troszeczkę. No dobra, rozumiem, muszę lepiej przyjść, no przytrzymaj i potem. Chociaż często miałem problemy właśnie z nauką. Okej, no chyba. No, you call that a fart. You must focus harder and push harder too. Think of your anus muscles as a puckering kiss. Pucker, pucker. Dobra, teraz się skup. Lew przycisnę, przytrzymaj. I ruszamy, ajdę. Spróbuję. Przytrzymaj. A. D. A. D. No, you call that a fart. Aha. Chyba już wiem, o co chodzi, wiecie? Chyba wiem, o co chodzi. Tyle, że nie ogarnąłem. No, przytrzymaj. I szukasz najmocniej, tak? Dobra. Kumam. Kumam, dobra. Przytrzymaj. A, D. No, you call that a fart. Nie, co ty gadasz, no. You must focus harder and push harder too. Think of your anus muscles. Dobra, nie gada, już ja wiem, o co chodzi. Ja wiem, o co chodzi, no. Nie kumam. Now you try. Believe in yourself. Dobra, believe in yourself. Ja tak nie chcę. Przytrzymaj. A. No, no i o to chodzi, ja tak chciałem zrobić. These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move. Nagasaki! Nagasaki! Przytrzymaj. A, D. No, no jest pięknie. And don't ever, ever fart on a man's balls.
Nigdy nie pierdzi ci z jaja. Okej. You must never use this fart for evil. Or on Bob. Ciekawe, czemu nie każą nigdy na jaja. Ale mniejsza o to, spójrzmy, czy wykonaliśmy jakieś zadanie. Ok. Dobra, udaj się do Katakumb Quebecu i ocal premiera Montrealu, a za pomocą swojego, dobra, pierdziu. Spoko, Marokko. Dolecimy tutaj. Płyniemy stateczkiem, rozumiem. Elegancko, tylko gdzie musimy iść? To jest chyba gdzieś... niech zobaczę jeszcze raz zadania. Och, Kanada, udaj się do Katakumb Quebecu. Banff, Guinea, Ottawa, Quebecu. Chociaż może być to tutaj. Wiecie? Czy być tutaj? Nie, to nie będzie tutaj. Chociaż? Oui. Cela est mauvais. Allô? À secours! Nagasaki, tak. Uda ci się osiągnąć, przytrzymaj G dopóki. Dobra, fajnie. No i tu toczy się bój. Będzie to tutaj bój hardkorowy. No nie, oni mnie rozżyli pierwsi. Co ja zrobiłem najlepszego? Ohyda. Dobra, blokada. Nie, no szczerze, pobój też się. Nie, no nie padaj, proszę cię, jeszcze sobie nie daj rady. No, w nim nadzieja, a po prostu padł, nie. Ale zobaczmy, co da się zrobić. Dobra. Zdolności, może to? Kto wie? Nie, no dałem radę przecież, no. No zdążyłem. Nie, to nie będzie to. Trzymaj mnie tutaj. Uleczysz mnie. Dobra, fajnie. Elegancko. Chociaż nie. Profesor, czy jak on tam? Profesor Chaos. Na ciebie, stary. No i teraz. Młot burzy. Młot chaos, sorry. Dobra, padnęli? Czyżby? Dobra, pięknie. Chyba jeszcze ostatni. Szczerze mówiąc. No, pięknie, to ich odstraszyło. No, dokładnie, przeważnie wygrywamy, nie? Ale fajnie się zrobiło to, ten mod chaosu, czy... weź wszystko jeszcze raz, weź wszystko. Tu widzę skarb jakiś. Też weź wszystko, że... Pancerz barbarzyńcy, właśnie, ekwipunek. Co tam fajnego mamy w tym? No pewnie, że chce to. I co tutaj mamy jeszcze nowego? Też bierzemy. I fajnie wyglądamy, jak barbarzyńca. Je suis libre! Je suis libre! O! Ne vous besoin de collection straddut? Chyba nic nie zrozumiemy, okay. Nie? Cela se straddut pas cela. Cela se straddut pas cela. Voilà! Bonjour! Merci beaucoup! Och, Kanada. Dobra, chyba to byłby koniec, nie? Naszych przygód, jeśli chodzi o Kanadę. A zobaczmy, czy na pewno. Tak, nareszcie.
koniec przygód z Kanadą, więc to byłoby na tyle, jeśli chodzi o Kanadę. No i myślę, że będziemy się też żegnać, moi drodzy. Bo w dzisiejszym odcinku póki co byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam, idę, wracam do naszego South Parku. Na razie, cześć!